Witam wszystkie wodniki na moim kanale Sunlight Tarot i zapraszam do wysłuchania horoskopu na lipiec 2018 roku. W miłości tutaj Was czeka dużo pochwał, dużo radości. Także tutaj będziecie wzajemnie sobie wybaczać w tym miesiącu. Ogólnie szczęście, czy w miłości, czy w finansach w tym miesiącu Was czeka. Także spotkacie na swojej drodze kobietę, bardzo emocjonalnie pozytywną, taką nastawioną do życia, która da Wam dobrą radę, dobrą wskazówkę w tym miesiącu. Tutaj będziecie emocjonalnie bardzo zadowoleni. Może to być kobieta, karty w tarocie są dualne, także może być mężczyzna. Poznacie po tym, że będzie pięknie ubrana, czy pięknie modnie ubrany. To może być dla samotnych miłość ich życia w tym miesiącu. Choć z końcem miesiąca poczujecie odosobnienie, chęć wyciszenia się. Ale to tylko chwilowe. Nie ma energii właśnie w życiu stałej, tylko jest zawsze zmiana, tak? Zawsze w życiu są zmiany, nic nie jest na stałe. W pracy może Wam tutaj w finansach coś nie wyjść. Uważajcie na to, co mówicie w Waszym środowisku biznesowo-finansowym, na to, do kogo się zwierzacie, bo tutaj może być jakaś bystra kobieta, która może Was uprzedzić tutaj z jakimś projektem czy pomysłem. Więc macie kartę wieży, więc mogą plany jakieś się nie powieść, ale już koniec miesiąca, zadowolenie i zaczęcie nowych projektów. Tu możecie zacząć nową pracę dla osób, które poszukują pracy. Możecie być zatrudnieni przez właśnie tutaj zamożnego mężczyznę. Także możecie sobie kupić jakiś drogocenny prezent w tym miesiącu. W rodzinie także dużo jedności, dużo zabaw i radości. Tutaj takie pojednanie, ja bym powiedziała, wszystko będzie się układało po Waszej myśli w lipcu. Możecie otrzymać od młodego mężczyzny, czy też kobiety, tak do 25 lat, jakieś właśnie nowiny. On jest taki niepewny siebie, ten młody człowiek, taki pełny kompleksów, ale może to być zaskoczenie takie dla Was, jakaś nowina taka, która Was zaskoczy. Niekoniecznie musi być przyjemna, możecie się poczuć też trochę zranione, możecie odczuwać trochę właśnie takiego smutku. To tutaj jest taka uwaga w końcu miesiąca. Ogólnie w miłości, w finansach powinno być wszystko dobrze, nie ma negatywnych kart, nie ma zagrożeń, z czego się bardzo cieszę. W zdrowiu tutaj, drogie wodniki, uważajcie na podwójne narządy, takie jak płuca, czy jajniki, czy migdałki, nerki, także na układ hormonalny, no i na kręgosłup. Może też problemy właśnie z żołądkowe takie, no niekoniecznie, no ale też z układem trawiennym. Tutaj możecie mieć do czynienia. Kochani, jakie przesłanie od aniołów? Anioł stróż tutaj dla Was, ja sobie pozwolę Wam przeczytać. Anioł stróż. Twoi aniołowie chcą teraz, byś wiedział, jak bardzo Ciebie kochają. Miłość aniołów stróży jest bezwarunkowa i otacza Cię całkowicie. Nie jesteś sam.
Wyciągnąłeś tę kartę jako list miłości od swoich aniołów stróży, którzy chcą, byś wiedział, że jesteśmy tu. Nigdy Ciebie nie opuściliśmy i nigdy nie opuścimy. Oni nigdy nie osądzają, ani nie opuszczają z powodu błędów, które popełniłeś. Aniołowie są tutaj, aby Cię wspierać, byś duchowo wzrastał i pomagał innym. Pamiętaj, Twoi anielscy opiekunowie mówią, że jak najbardziej zasługujesz na ich pomoc i uwagę. I karta pieniędzy i prawa przyciągania mówi nam, patrzę na świat oczyma źródła. Dzięki pozytywnym myślom oraz poprzez klarowne wyrażanie tego, czego pragniesz, zamiast mówienia o tym, czego nie chcesz, delikatnie dostroisz się do wibracyjnej częstotliwości swojej własnej rozszerzonej perspektywy. Spojrzenie na świat oczyma źródła daje doprawdy najbardziej spektakularny pogląd na życie. W procesie przyciągania ów punkt widzenia zestrojony z Tobą energetycznie sprawia, że jesteś w stanie porządkować i dobierać elementy swego życia wedle uznania, tak aby znalazły się w nim jedynie te, które uważasz za najbardziej korzystne dla Twego świata. Pamiętaj, patrzy na świat oczyma źródła. Kochani, pozdrawiam serdecznie, przesyłam pozytywną energię. Życzę wspaniałego urlopu, udanego miesiąca lipca wszystkim wodnikom. Zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam jeszcze raz.